Magdalena Ogórek, witam Państwa bardzo pięknie wieczorową porą w tym szczególnym dniu. No ale dyskusja będzie siłą rzeczy polityczna, bo bardzo nietypowe, jak na to, co widziała trzecia RP, rzeczy dzieją się w naszym kraju. Dzisiaj będziemy o nich rozmawiać z Państwem i ze mną w studiu. Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, Panie Pośle. Dobry wieczór, Panie Redaktor. Witam Państwa. Witamy serdecznie. Już szukam łączeń wirtualnych. Norbert Pietrykowski, Polska 2050. Już widzę Pana posła, ale czy słyszę? Dobry wieczór, kłaniam się nisko. Nieodmiennie żółty krawat, także widzę tu pan poseł wierny. Dobrze, Marek Balt, Lewica. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Witam serdecznie, dobry wieczór Państwu. Pani Klaudia Domagała reprezentuje Konfederację, również witamy ślicznie. Dobry wieczór. Drodzy szanowni goście i szanowni widzowie, ja ostatnio zaczęłam się zastanawiać, czy może w piwnicach Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest jakieś specjalne pomieszczenie do produkcji filmów i to takich filmów rodem, nie wiem, typu tak z Hollywood, Mission Impossible na przykład, bowiem pierwszy raz Polska zobaczyła film ze sprowadzenia osoby podejrzanej do Polski, no w bardzo przedziwnym anturażu. Niech Państwo sami zresztą zobaczą i ocenią. Jak było widać i słychać, nawet o podkład muzyczny mocno się postarano. Kajetan P. nie miał takich filmów i okoliczności, gdy sprowadzano tego mordercę do Polski. No nie wiem, no to wyglądało minimum jak zatrzymania Osamy Bin Ladena. Czy to tak miało być i czemu to służy? Jestem ciekawa, co Lewica na to, Marek Balt. Panie redaktor, politycy kręcą filmy, celebryci kręcą filmy. Czyli CBA też już kręci filmy. Teraz CBA też postanowiło kręcić firmę. Ja jestem jednak zwolennikiem profesjonalizmu. Nie interesuje mnie film z zatrzymania kogoś. Interesuje mnie to, żeby służby pracowały skutecznie i żeby, jeśli są zarzuty poważne, szybko trafiły do prokuratury i później prokuratura przedstawiła te zarzuty do sądu i żeby sąd mógł jak najszybciej ocenić te zarzuty. Z filmu jeszcze niewiele nic wynika. Wynika po prostu dopiero coś z wyroku sądu. No ja nie kręcą mnie takie filmy. No właśnie ten odbiór jest bardzo tutaj dyskusyjny, bo też zerkałam na to, co się dzieje w tej chwili na portalu X. Od wczoraj, kiedy opublikowano ten film, to zdania są bardzo mocno podzielone. A pan poseł Balc słusznie zwrócił uwagę, że teraz czas na wyjaśnienia. Tylko pytanie, w jaki sposób one są uzyskiwane? I teraz gruchnęła taka oto wiadomość, znowu szokująca. Dziennik Rzeczpospolita doniósł o tej historii. Z portalu X czytamy, Tomasz Szymborski. Z informacji Rzeczpospolitej o szantażowaniu Pawła Esz, zatrzymaniem matki i odcięciem kontaktu z 6-letnim synkiem wyłania się obraz prokuratury jak z czasów stalinizmu. Matka dziecka wczoraj wylądowała w szpitalu. Ja tylko dodam, szanowni państwo, że Paweł Szopa miał być szantażowany tym, że zostanie zatrzymana jego mama. To ja tylko państwu uzupełnię, że wystarczyłoby Pawła Esz podsłuchiwać 2 tygodnie, żeby uzyskać, pozyskać wiedzę, że on jest bardzo związany ze swoją mamą, bardzo mocno. Tylko kto stosuje takie metody? Na to samo zwrócił uwagę też na portalu X Wiktor Świetlik, bo to odbiło się szerokim echem. I Krzysztofa Lipca, pana posła, pytam, takie metody w obecnych czasach? Wsadzimy ci matkę, jeśli nie obciążysz pisowców? No tak. Pan poseł powiedział, że z tego filmu nic nie wynika. Nie, wynika. Właśnie z tego filmu wynika bardzo dużo, że ta sprawa jest grubymi nićmi szyta. To jest zdęta sprawa. Chociażby zaświadcza o tym
przytoczone przez panią redaktor tutaj zdarzenia dotyczące właśnie najbliższej rodziny pana Pawła. No to jest po prostu rzecz skandaliczna. Rzeczywiście tego typu zagrania ze strony państwowych służb miały miejsce tylko i wyłącznie za czasów totalitarnego systemu sprawowania władzy u nas w Polsce, za czasów komunizmu. Ta sprawa jest na tyle dęta, że tak naprawdę pan Paweł tutaj jest aktorem. Pani mówiła o filmie. Ja bym powiedział, że to jest cały spektakl teatralny. Jest jedną wielką szmirą i pan Paweł odgrywa tutaj taką drugorzędną rolę. Tu w tym filmie nie wszystko pokazano, ale cały świat obiegła przecież informacja, jaką radość wyrażał z tego faktu, że został zatrzymany. I to został zatrzymany pan Paweł w sposób taki bardzo prozaiczny, oczywisty. On był gotowy do wylotu w Polsce. To żadna sztuka była zatrzymać takiego człowieka, który do Polski wracał. Ale rzecz w tym, radość Bodnara, radość Tuska, to zaświadcza o tym, że pan Paweł nie jest prawdziwym przestępcą, bo prawdziwi przestępcy nie zdobywają takiego aplauzu od władzy, jaki tutaj w tej sytuacji był zastosowany. I to jest rzecz po prostu skandaliczna. Jeśli by rzeczywiście sprawa była sprawą poważną, to ona by przebiegałaby w ciszy, w atmosferze spokoju, w takim, jak to przewidują przepisy kodeksu postępowania karnego. To jest spektakl dla silnych razem? Tak, tak to może być. Oczywiście to nie jest pierwszy spektakl w wykonaniu Bodnarowców i Tuska. Przecież przed chwileczką byliśmy świadkami spektaklu dotyczącego księdza, urzędniczek, tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości, gdzie na tyle miałkie są materiały, że prawdopodobnie prokuratura stosowała ten areszt wydobywczy, żeby być może coś wyciągnąć od tych ludzi, aby móc skonstruować akt oskarżenia. Tak się nie stało. I tutaj podejrzewam, że jest sprawa bardzo poważna. Jeśli można, to powiem jedną rzecz. Jak można człowieka szantażować i ścigać za to, że prowadził działalność gospodarczą, a więc zakupił coś taniej, sprzedał drożej? No na tym polega biznes. To jest biznesmen. Chodzi o to, że być może jakimiś quasi torturami psychicznymi wymusi się coś, na czym jakieś zdanie, na którym będzie można pociągnąć na przykład kogoś ze Prawa i Sprawiedliwości. Ja to tak rozumiem. No tak, to z pewnością wracam jest. Do łączeń. Pan poseł Norbert Pietrykowski. Popatrzmy na to systemowo, panie pośle, bo jeżeli są jakieś podejrzenia w stosunku do osoby X, tą osobą dzisiaj jest pan Paweł Esz. I teraz tak, prokuratura chce, żeby on coś wyjaśnił, zeznał, on te wyjaśnienia w tej chwili składa. To po co chłopakowi, który już, jak Rzeczpospolita napisała, jest w fatalnej kondycji psychicznej z jakiegoś powodu, no na pewno nie są to miłe okoliczności, tego się możemy domyślać, ale mówi mu się o ukochanej mamie, bo to naprawdę nie jest tajemnicą, że oni są bardzo związani, że twoja mama, która tam była wspólniczką czy księgową, będzie osadzona w areszcie, w fatalnych warunkach. Mama jest schorowana, wiadomo jak to musi działać na psychikę. Dodatkowo musi dziać się coś jeszcze, skoro matka syna Pawła Esz trafiła do szpitala. Tak to się powinno odbywać? Przecież można to by było zrobić zupełnie inaczej. Pan Paweł S. mógł tydzień temu, czy dwa tygodnie temu wrócić sam z Dominikany. On to zgłosił, że chce. Ale mógł przyjechać. To, że zgłosił, to nie znaczy, że przyjechał. Mógł to zrobić, mógł przyjechać. Jeżeli ktoś jest niewinny, to staje przed wymiarem sprawiedliwości z podniesionym czołem i rozmawia, i mówi, i wyjaśnia, a nie ucieka gdzieś na Dominikanę. Wiem, że jego pan drugi kolega jest w Londynie, ponoć tam szuka pracy. Panie pośle, a przerwę tylko na moment panu. A gdyby... Nie chcę pana w hipotetycznej sytuacji stawiać, żeby pan sobie to wyobrażał, to zapytam tak ogólnie. Jeżeli ten Paweł Esz, zanim cokolwiek w ogóle się pojawiło ze strony prokuratury, najpierw czytał hektolitry w mainstreamie medialnym, że na pewno coś zrobił, że te transakcje są podejrzane, że to na pewno były lewe interesy z tym Rarsem, tak? To jeżeli ktoś czyta o sobie 45 artykułów, że na pewno zrobił źle, nie wiem, ja tego nie oceniam, ale może ze strachu wyjechał, ja nie wiem tego. Tym bardziej nie wyjeżdża się na Dominikanę. Można i tam, gdzie wiemy, że w tym kraju nie mamy prawa ekstradycyjnego. Nie trzeba wyjeżdżać na Dominikanę. Mógł wyjechać do Zakopanego, jeżeli nie chciał i nie bał się wymiaru sprawiedliwości. Tylko tutaj widzimy inny wątek. Jeżeli chodzi o to, to zadziwiające dla mnie jest to, że praktycznie Paweł S., człowiek znikąd,
robi wielomilionowe interesy z najważniejszymi osobami w państwie. Pan poseł przed chwilą zwrócił uwagę, że to jest biznesmen przedsiębiorca. Nie ukrywam, że chciałbym zrobić taki biznes, żeby kupić agregaty za 80-90 milionów, a sprzedać je za 380 milionów. To jest rzeczywiście wspaniały biznes, tylko żałuję, że po prostu, że inni przedsiębiorcy... Zdaje się, że pewien pan mecenas, który zemdlał kiedyś, jak przyszli do niego o 6 rano, to tak tłumaczył swoje biznesy związane ze sprzedażą działek, że to jeżeli się znalazł naiwny, który tyle zapłacił, to to jest właśnie biznes, że się sprzedaje z zyskiem. Ja tylko przypomnę, a to nie jest tak do końca, że Paweł Esz był znikąd, bo on prowadził firmę i to taką firmę znaną ogólnopolską, produkowali odzież, firma Retis Bet, oprócz tego działała jego fundacja, która pomagała powstańcom warszawskim. Ja mogłabym tak samo powiedzieć, że Sławomir Nowak kiedyś był człowiekiem znikąd, a Tusk dał mu się rozwinąć, prawda, biznesowo. Pani redaktor, tutaj mamy bardzo prosty mechanizm. To jest po prostu mechanizm drenowania funduszy państwowych i dotacji z Unii Europejskiej. I koniec, kropka. To jest jawny drenaż, to nie jest biznes. Jeżeli ja kupuję coś za 80 milionów, a Skarbowi Państwa sprzedaję za 380 milionów. Tylko pytanie jest dalej. Pan Paweł S., wiadomo, pobawił się, kupił sobie apartamenty, samochody za 23-30 milionów. Co stało się z pozostałymi pieniędzmi? Gdzie one są? Przecież one nie wyparowały na księżyc. I myślę, że takie pytanie powinna prokuratura postawić. Co stało się 300 milionami złotych? Tu się możemy zgodzić, że właśnie Paweł Esz powinien w sposób normalny, bez takich filmików, wrócić do kraju. Prokuratura powinna zapytać, jeżeli takie pytania są, co się stało z tym i z tym, a nie mu mówić, matkę ci wsadzimy, kolego, tak? Albo syna nie zobaczysz i matka dziecka trafia do szpitala. No bo coś tutaj się dzieje bardzo niepokojącego. Jestem ciekawa, co Konfederacja na to. Bardzo proszę. No ja tutaj uważam ogólnie, że to jest sprawa i temat zastępczy tak naprawdę. Tak? Jakby inne problemy trafią Polaków, a tutaj politycznie wykorzystuje się tą sytuację. Inna sprawa, że uważam, że tutaj pokazała też ta sprawa, jak nasz rząd był i jest tak naprawdę cały czas nieprzygotowany do sytuacji kryzysowych. Czyli właśnie tak jak była pandemia, mieliśmy teraz powódź. Być może, no bo przecież za granicami i tutaj na Białorusi jest kryzys i tak samo na Ukrainie. Więc tylko przypomnę, że za czasów pandemii niczego nie zabrakło. Wprawdzie było polowanie na początku, wszyscy polowali. Jerzy Owsiak tak samo, zresztą z tego samego źródła sprowadzał maseczki co rząd, tylko rząd został za to bardzo mocno okrzyczany przez telewizję TVN, a Jerzy Owsiak nie. Teraz mamy taką sytuację, że podczas kataklizmu powodzi wszystkiego brakowało. Nie wiem, czy pani zwróciła na to uwagę. Dlatego mówię, że po prostu nasz rząd jest nieprzygotowany do sytuacji kryzysowych, tak ogólnie po prostu, tak? Więc w tej sprawie należałoby zbadać ją na każdym szczeblu, a nie tylko na tym ostatnim, tak? Czyli tutaj jakby w sprawie pana Szopy, tylko też czy ten, który zlecał, nie popełnił jakichś błędów, czy ten, który powinien zabezpieczyć ten sprzęt jeszcze wcześniej, przed sytuacją kryzysową, też nie popełnił jakichś błędów. Więc to jest bardzo sprawa szeroka i nie powinniśmy się skupiać tylko na tym ostatnim ogniwie, tylko po prostu spojrzeć na sprawę szeroko. Na pewno Klaudia Domagała ma rację, że dyskutując o tym, a siłą rzeczy będziemy dyskutować, skoro takie metody przyjęto, to w takim układzie znika temat drożyzny, znika temat tego, że w NFZ-cie dzieje się bardzo źle, że mamy fatalną sytuację gospodarczą, że zionie czernią i czeluścią dziura budżetowa i faktycznie o tym się nie mówi, a powinno się mówić, prawda, Marek Balt? No tak, oczywiście, że te problemy z deficytem budżetowym, z dużym deficytem w służbie zdrowia, z drożyzną i z no, niepokojącym podejściem Unii Europejskiej do Polski w obecnej sytuacji, z brakiem takiej współpracy na poziomie Komisja Europejska, Polska w tej chwili. Słyszymy o różnych listach, o różnych uwagach ze strony Unii Europejskiej, no to ta sprawa pana Szopy to jest jakimś tam elementem, no oczywiście istotnym, no ale ona prędzej czy później zostanie wyjaśniona przez służby państwa. Panie pośle, to od razu wchodzę w słowo, tak naprawdę, bo to jest ważne. Powinniśmy się zająć tymi ważniejszymi sprawami. Czy pan zwrócił uwagę, że może Unia Europejska, nie wiem, przychodzi nam na pomoc w kwestii tego, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości? Bo doszło do takiej
to sytuacji, uwaga, że może widzowie tego nie wiedzą, że jeden z sędziów Sądu Najwyższego jest tak pogubiony w sytuacji prawnej, że sam siebie chce zawiesić. Taką mamy sytuację w tej chwili. I za każdym razem, gdy mam gości w studiu, to ja słyszę, że tak, wszyscy się musimy porozumieć, to nie może tak trwać, bo obywatele cierpią, po czym nic się nie dzieje, Unia nie reaguje, no a dzieje się bardzo źle. Będzie jakiś pomysł na to, panie pośle? Jeszcze Marek. Panie redaktor, nikt się z nikim nie porozumie. Wszyscy tylko deklarują, że trzeba się porozumieć. Tak naprawdę trzeba doprowadzić do zmian w konstytucji, które zmienią zapisy dotyczące tych instytucji, które są dzisiaj kwestionowane. Ale to zmiany konstytucji daleko. No, to prawda, ale daleko, a nie tak daleko, bo podczas każdych wyborów można doprowadzić do tego, żeby przegłosować zmiany w konstytucji, takie, które by przywróciły ład w wymiarze sprawiedliwości, ład konstytucyjny. Bo dzisiaj tak naprawdę tylko bardzo niewielu ekspertów może sobie zdaje sprawę z problemu, który dotykają nas wszystkich, z problemu dotyczącego wyroków, orzekania przez sędziów. Aresztów wydobywczych. Ja się zastanawiam, jak w tym kraju w tej chwili... Ludzie widzą, co się dzieje, to jak ktoś dostaje teraz wezwanie do prokuratury, to być może też wyjeżdża na Dominikanę, bo sobie pomyśli, mój Boże, matkę mi wsadzą do więzienia. Wyroki mogą być podważane, mogą być kwestionowane, wyroki, które są wydawane przez różnych sędziów. A ja naprawdę nie czuję się bezpiecznie w takiej sytuacji, ponieważ nie wiem, czy działalność gospodarcza w Polsce, czy środki unijne są bezpieczne. Przy systemie jeszcze jedno, co jest bardzo ważne. Platforma Obywatelska wysłała nie tylko Krajową Administrację Skarbową, ale tę najwyższą izbę z tymi celnymi uprawnieniami, czyli tę izbę celno-skarbową, która w tej chwili przepytuje setki tysięcy Polaków, masowo zawieszane konta. Ja jestem pewna, że to będzie miało wpływ na sondaże, ponieważ w sposób bezpardonowy KAS i izba celno-skarbowa... Tak jakby w państwie opresyjnym atakuje obywateli, którzy chcą na przykład spokojnie prowadzić biznes, prawda? Bardzo dziwna sytuacja. I jeszcze o jedną dziwną sytuację właśnie w obrębie wymiaru sprawiedliwości chciałam zapytać. W kontekście Pawła Esz pojawił się tweet wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. Spójrzmy na ten wpis, bo on jest wysoce zastanawiający. Wypowiedzenie pełnomocnic z własnym obrońcą przez Pawła Szy wygląda na symboliczne odcięcie się od środowiska PiS, a to może oznaczać, i tutaj mamy wielokropek. Norbert Pietrykowski, czy wiceminister sprawiedliwości w ogóle może komentować taką sprawę? Internauci natychmiast zwrócili uwagę, że absolutnie nie powinien z uwagi na swoją funkcję. Nie powinien. Oczywiście, ze względu na swoją funkcję, to są takie komentarze, które mają podsycać, na celu podsycanie tej atmosfery, która rzeczywiście, zgadzam się z panią redaktor, przetrzymywanie w areszcie księdza Michała o tyle miesięcy, kompletnie niepotrzebnie, zupełnie nic to nie dało. Tak naprawdę jest to człowiek, który mógłby wyjść z tego aresztu i można by było dalej prowadzić, jak to się mówi, działania prokuratorskie. Także a takie podsycanie atmosfery absolutnie nie jest nikomu potrzebne, tym bardziej, że te sprawy się toczą, one idą swoim torem, kompletnie. Niepotrzebne takie wpisy. Ja czasami mam takie wrażenie, że niektórzy politycy chcą być aż nadto w jedną lub w drugą stronę i dlatego pojawiają się takie wpisy. No bardzo nieciekawa sytuacja.